Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym Speleo webinarium organizowanym przez sekcję speleologiczną Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia Kopernika. Naszym dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Maciej Krajcarz z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry. I opowie nam dzisiaj o człowieku neandertalskim, który zasiedlał jaskinie na Dalszym Wschodzie. I cóż, może krótko przedstawię. Doktor Maciej Krajcarz zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zajmował się sedymentologią, czy generalnie badaniem osadów jaskiniowych w jaskini Biśnik na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, głównie pod kątem oczywiście sedymentologicznym, czyli tego, w jaki sposób były one deponowane, ale również pod kątem paleośrodowiskowym, jak również archeologicznym. I właśnie tutaj ta współpraca z archeologami się rozwinęła, co później zresztą było kontynuowane już na kolejnym stanowisku po doktoracie. Maciek zaczął pracować w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie parę lat temu zrobił zresztą habilitację i gdzie prowadzi badania nie tylko na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale również w Kirgizji czy właśnie w Ałtaju. No i dzisiaj o tych dalszych badaniach nam opowiem. Mam nadzieję, że kiedyś będzie też okazja wspomnienia o tych nam bliższych badaniach, bo również są bardzo ciekawe. Zresztą podobne, no, taka tematyka bardziej zoologiczna będzie poruszana po wakacjach również z tych naszych jaskiń jurajskich między innymi. Więc już może nie przedłużając, zapraszam wszystkich serdecznie do zadawania pytań w trakcie wykładu w tym czacie po prawej stronie. No i oczywiście jak zawsze po wykładzie te pytania będę przekazywał i będzie czas na dyskusję, także oddaję głos i zapraszam. Dzień dobry Państwu, czy dobry wieczór, chyba tak możemy powiedzieć. Mógł potwierdzić, czy mnie słychać? Słychać Cię, natomiast czekamy na kliknięcie prezentacji. O. Tak, widać prezentację. Teraz jest w porządku, fajnie. Jacku, bardzo Ci dziękuję za to wprowadzenie, no i za zaproszenie mnie na webinarium. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym powiedzieć o badaniach geoarcheologicznych na Ałtaju, na stanowiskach jaskiniowych, które są zarazem stanowiskami archeologicznymi człowieka neandertalskiego. Będę chciał dzisiaj zacząć od wprowadzania Państwa w tematykę człowieka neandertalskiego, żebyśmy wszyscy wiedzieli, kto to jest, czy kto to był. Następnie opowiem Państwu o stanowiskach neandertalskich zlokalizowanych na Ałtaju właśnie. Szczególnie skupię się na jaskini czagirskiej, która jest najważniejszym stanowiskiem. No i następnie omówię problemy geoarcheologiczne i moje badania, czy badania, które wspólnie z kolegami prowadziłem w jaskini czagirskiej. No i na koniec przedstawię Państwu parę wyników takich najnowszych badań, które zostały opublikowane dosłownie w ostatnich 2-3 latach, które są pewnym takim pokłosiem, znaczy które zaistniały dzięki tym naszym wcześniejszym badaniom geoarcheologicznym. Więc proszę Państwa, przechodząc do tematu, człowiek neandertalski, czy też tak zwany neandertalczyk, uważany jest za odrębny gatunek człowieka. W niektórych publikacjach spotkamy się też z takimi interpretacjami, że to jest podgatunek gatunku Homo sapiens, czyli tego naszego gatunku, do którego również my należymy, ale w przeważającej większości współczesnych publikacji czy poglądów naukowych jednak przyjmuje się, że jest to osobny gatunek. Tutaj na tym drzewie widzicie Państwo w pionie skalę czasu, biegnącą od kilkuset tysięcy lat temu aż do współczesności, która jest na górze. I te różne gałęzie na tym drzewie przedstawiają różne
różne gatunki czy różne formy hominidów. Na kolorowo jest Homo sapiens, czyli ten nasz gatunek, który ma te różne gałęzie, z których większość to są różne grupy afrykańskie, dość daleko ze sobą spokrewnione, i wszyscy pozostali ludzie pozaafrykańscy, czyli Europejczycy, Azjaci, którzy tworzą tą jedną grupę. Natomiast zupełnie osobną gałęzią jest człowiek neandertalski, który wywodzi się od wspólnego przodka, którego mieliśmy kilkaset tysięcy lat temu, wydaje się, że około 500 tysięcy lat temu, który znany jest jako Homo heidelbergensis. Widzicie też Państwo po lewej stronie jeszcze jedną gałąź równoległą do neandertalczyków, gałąź ludzi z Denisowej, którzy również się wywodzą od tego samego wspólnego przodka, którzy nam się jeszcze będą przewijali w dzisiejszej prezentacji. Człowiek neandertalski, no to gatunek oczywiście wymarły. Gatunek, o którym wiemy dość dużo, bo najwięcej spośród wszystkich wymarłych hominidów. Tam widzicie Państwo, jak wygląda czaszka neandertalska. No oczywiście bardzo podobna do czaszki ludzkiej, bo to jest gatunek blisko z nami spokrewniony. To się mówi w biologii, że to jest gatunek siostrzany do naszego gatunku. To zdjęcie po lewej stronie pokazuje czaszkę, czy fragment czaszki znaną jako okaz Neandertal 1, czyli to jest ten klasyczny, holotypowy okaz, pierwszy w ogóle znaleziony w historii okaz człowieka neandertalskiego, znaleziony w Dolinie Neandertal w Niemczech w roku 1856. Różne były kontrowersje wokół tego znaleziska. Tutaj Państwu wypisałem takie zmiany takich najważniejszych poglądów. No, po pierwsze Hermann Schaffhausen w 1857 roku, czyli to jeszcze, jak Państwo widzicie, to jest na rok przed ogłoszeniem teorii ewolucji Darwina, stwierdził, że to musi być jakiś bardzo archaiczny człowiek pochodzący prawdopodobnie sprzed potopu. Następnie ogłoszono teorię ewolucji i ten okaz zaczął nabierać większego znaczenia, chociaż były i poglądy przeciwne, tak jak Augusta Meyera, który był jakby przeciwnikiem darwinizmu, zwolennikiem kreacjonizmu, który twierdził, że ta czaszka to prawdopodobnie musi należeć do kozaka prawdopodobnie, no bo to był człowiek z zachodniej Europy i dla niego oczywiście ludzie z Europy Wschodniej, tacy jak kozacy, no to uchodzili za jakichś przerażających barbarzyńców, którzy na pewno muszą mieć w szkielecie zapisane jakieś prymitywne cechy. No i stwierdził, że prawdopodobnie to jest czaszka kozaka, może czaszka należąca do jakiegoś wojownika huńskiego z tych następów Attyli. No w każdym razie dopiero rok 1886 to jest ten moment, kiedy znaleziono inne czaszki neandertalskie na Gibraltarze, między innymi w Belgii. I wtedy zauważono to podobieństwo między nimi i stwierdzono, że one muszą reprezentować inny gatunek czy inną formę człowieka, którego nazwano człowiekiem neandertalskim. Ta rekonstrukcja na tym obrazku pokazuje taką artystyczną wizję tego, jak neandertalczycy mogli wyglądać. To jest taka dość stara wizja sporządzona przez Zdenka Buriana, poloartystę, pochodząca z lat 50. Jak Państwo widzicie, to neandertalczyków wyobrażano sobie wtedy jako takich dość prymitywnych, z taką małpią posturą, używających dość topornych narzędzi, nie mających ubrania. Z czasem to się zmieniło. Współczesne rekonstrukcje w ten sposób pokazują ludzi neandertalskich. Uczuciowych i bardzo zbliżonych do nas, do naszego gatunku, takich bardzo ludzkich. I wydaje się, że to są rekonstrukcje znacznie bliższe tej wiedzy archeologicznej i antropologicznej, którą dzisiaj mamy na temat neandertalczyków. Jeszcze parę innych rekonstrukcji. Tutaj widzimy neandertalskich mężczyzn po lewej, neandertalskie kobiety, neandertalskie dziecko. No tak sobie jesteśmy w stanie wyobrażać, jak oni wyglądali. Mamy bardzo dużo wiedzy na temat ich wyglądu, na temat ich zachowania, które płyną z badań archeologicznych, z badań antropologicznych, z badań genetycznych również. Ta mapka pokazuje naszą dzisiejszą wiedzę na temat rozprzestrzenienia człowieka neandertalskiego. A więc przede wszystkim ludzie neandertalscy byli związani z Europą, i to z olbrzymią częścią Europy od Półwyspu Iberyjskiego aż po południową część Wielkiej Brytanii i po Kaukaz na wschodzie i Bliski Wschód. No i są takie dwa, można powiedzieć, centra takie stanowisk neandertalskich, które są odsunięte na wschód od tej głównej części europejskiej. To są stanowiska położone w Azji Środkowej, w Uzbekistanie i jedno takie niepewne stanowisko w Kirgistanie.
I druga grupa to są stanowiska położone na Altaju, tym fioletowym kolorem tutaj pokazane. I to, są, to jest ten region, na którym ja się dzisiaj skupię. To są te, ten Altaj, to właśnie to są te wschodnie kresy neandertalskie, są najbardziej wschodnie stanowiska człowieka neandertalskiego. Co jest bardzo ciekawe, to cały ten obszar pomiędzy tą częścią europejską a tymi wschodnimi kresami, to jest no, olbrzymi obszar, to są długości 2000 kilometrów czy więcej, na którym w ogóle nie ma stanowisk neandertalskich. I to nie jest tak, że ich po prostu nikt nie szukał, bo wiele ekip archeologicznych wciąż szuka tych stanowisk na tym obszarze, na obszarze Kazachstanu przede wszystkim, ale no jak na razie jak to bez wyników. Więc to, ten obszar jest taką olbrzymią białą plamą. Nie do końca wiemy, dlaczego tak jest, chociaż może pewne odpowiedzi się pokażą w dalszej części mojego referatu. No proszę Państwa, Altaj, góry Altaj, czyli to miejsce, na którym chciałbym się skupić, to dość wysokie góry, bo ponad 4,5 tysiąca metrów nad poziomem morza mają najwyższe szczyty. Te stanowiska neandertalskie nie są położone w tak wysokich partiach. Są w częściach tych niższych, takich, które widzimy na tym drugim czy na tym trzecim zdjęciu. No jak Państwo widzicie, Altaj jest zasiedlony dość rzadko. Jest to generalnie bardzo biedny rejon. Ludzie tam mieszkają w takich wioseczkach, które tutaj widać na tym zdjęciu. To takie często pozostałości po kołchozach, które się rozpadły po rozpadzie Związku Radzieckiego. Więc dość biednie tam się żyje. No ale jak się wydaje, całkiem inaczej było w tych czasach pleistocenu, w czasach neandertalskich. Na Altaju wciąż mamy niesamowitą faunę, tak jak ta dzika owca, argali, którą Państwo tutaj na zdjęciu widzicie. Żyją tam również koziorożce syberyjskie, jelenie, renifery, żubry wymarły, ale zostały introdukowane. A więc wiele tych zwierząt, które towarzyszyły Neandertalczykowi, wciąż na Altaju jest obecny. No, Altaj to taki obszar położony daleko, ale bardzo znany pod względem turystycznym. I to ludzie tam przyjeżdżają z różnych względów turystycznych, bo przede wszystkim to jest wspinaczka wysokogórska, ale również polowania na te argali i koziorożce syberyjskie. Również wędkarstwo, no bo te rzeki Altaju są bardzo, bardzo obfite w ryby. No i spływy kajakowe po tych górskich altajskich rzekach. Góry Altaj są położone na pograniczu czterech krajów. Kazachstanu, Rosji, Mongolii i Chin. Wszystkie do tej pory rozpoznane stanowiska człowieka neandertalskiego znajdują się w części rosyjskiej Altaju. I tak jak Państwo widzicie na tej mapie, nie w tej wysokiej części, tylko właściwie na takim pogórzu Altaju, w tej części niższej, to Państwu wypisałem wysokości, na jakich te jaskinie są położone. Więc widzicie Państwo, że to jest między 300 a 700 metrów nad poziomem morza, więc nie tak znowu bardzo wysoko. Te trzy stanowiska też są niezbyt od siebie oddalone. Oprócz tych trzech stanowisk są jeszcze dwa inne, gdzie prawdopodobnie również są szczątki neandertalskie, ale to są takie dane jakby z ostatniej chwili, jeszcze nie opublikowane. A te trzy, które Państwu pokazuję, to są takie dość dobrze rozpoznane. No i proszę Państwa, pokrótce o tych trzech stanowiskach. Jaskinia okładnikowa to jest pierwsze stanowisko, na które w ogóle stwierdzono występowanie szczątków neandertalskich na Altaju. To się stało w 2007 roku. I grupa genetyków pod kierownictwem Johannesa Krause, no właśnie za pomocą badań genetycznych i mitochondrialnego DNA potwierdziła, że te szczątki ludzkie, o których już wcześniej sugerowano, że mogą być neandertalskie, okazało się, że faktycznie także są to neandertalczycy, no tak bardzo daleko na wschód w stosunku do tych, do wszystkich, praktycznie wszystkich innych neandertalskich stanowisk, które są znane właśnie z Europy Bliskiej. Jaskinia okładnikowa, bardzo ciekawe stanowisko, ale są tu pewne problemy, to znaczy takie, że stanowisko zostało, czy te części przyotworowe zostały zupełnie wyeksplorowane w czasie badań archeologicznych w latach 80., więc dzisiaj nie ma tam świadków, nie można ponownie pobrać próbek, nie mamy dobrego kontroli nad stratygrafią na tym stanowisku, więc niestety no to możemy to stanowisko traktować tylko na zasadzie takiego stanowiska archiwalnego. Drugie stanowisko to jaskinia Denisowa.
bardziej niż ze względu na człowieka neandertalskiego, znana ze względu na ludzi z Denisowej, człowieka z Denisowej, czyli ten kolejny opalny gatunek człowieka, który był tam po raz pierwszy odkryty. Właściwie nie wiemy, jak ten człowiek z Denisowej wyglądał. Tutaj sobie pokazałem taką artystyczną rekonstrukcję, która została stworzona, ale to jest właściwie tylko taka wizja artystyczna, bo właściwie człowiek z Denisowej jest znany w zasadzie tylko z badań genetycznych, z małych fragmentów kości, na podstawie których no, nie jesteśmy w stanie zrekonstruować wyglądu, ale z badań genetycznych sporo o tym człowieku z Denisowej wiemy, że był ciemnoskóry, że miał ciemne oczy, ta wizja artystyczna do tego nawiązuje. Tutaj, proszę Państwa, widać przekrój przez osady wypełniające jaskinię Denisową, czyli to namulisko osadów, które jest dość miąższe, kilkumetrowe. Te wszystkie punkty tutaj zaznaczone to są próbki pobierane na badania genetyczne. Kolory czerwone pokazują te miejsca, gdzie znaleziono materiał genetyczny ludzi z Denisowej. A tym niebieskim, czy takim granatowym kolorem, te, gdzie znaleziono człowieka neandertalskiego. Więc widać z tego obrazka, że generalnie ludzie z Denisowej żyli wcześniej w tej jaskini niż neandertalczycy, którzy się pojawiają dopiero później w tych wyższych warstwach. Ale jeśli się przyjrzymy na szczegóły, to zauważycie Państwo, że są takie miejsca, gdzie jakby w jednym miejscu mamy i neandertalskie, i to denisowiańskie DNA, to znaczy, że oni musieli żyć prawdopodobnie razem, czy w każdym razie w krótkich okresach czasu, ale wiemy, że żyli razem, zaraz to pokażę na kolejnym slajdzie pewien dowód na to. No i zarazem jest też tak, że ludzie z Denisowej się pojawiają wcześniej, później przychodzą neandertalczycy, później znowu się pojawiają ludzie z Denisowej, później znowu neandertalczycy, więc był tam takie przekładanie. Prawdopodobnie najciekawszym znaleziskiem z Denisowej jest hybryda, czyli jakby krzyżówka, człowiek, który miał, to była kobieta, której matką była neandertalka, a ojcem był denisowiańczyk. Więc to jest jakby najlepszy dowód na to, że neandertalczycy i denisowiańczycy żyli w jednym czasie i to no, wchodzili w interakcję ze sobą, no i tworzyli rodziny. Co więcej, ten ojciec denisowiański, w jego genomie również wykryto ślady genomu neandertalskiego. Więc ona pokazuje, że to nie była tylko jednorazowa jakaś przypadkowa sytuacja, tylko to się wielokrotnie powtarzało. Ta hybryda międzygatunkowa została nazwana Deni. Żyła około 100 tysięcy lat temu i ci neandertalczycy w jaskini Denisowej, no właśnie z tego okresu, czyli około 140 do 100, może nawet do 80 tysięcy lat temu, są znani. I później w górnych warstwach mamy jeszcze raz pojawienie się neandertalczyków, czy właściwie no DNA należącego do neandertalczyków, gdzieś w okresie między 60 do 50 tysięcy lat. I to jest bardzo ważne, bo to nam będzie nawiązywało do jaskini czagierskiej. No i proszę Państwa, jaskinia czagierska to jest to trzecie stanowisko. Powiedziałbym, że jest to najważniejsze stanowisko człowieka neandertalskiego na Ontaju. Z kilku względów, po pierwsze dlatego, że mamy tutaj najwięcej szczątków neandertalskich. Mamy kości neandertalskie, a więc to jest znacznie więcej niż tylko samo DNA, prawda, z jakichś nieoznaczalnych fragmentów kości wyciągnięte z całej jaskini Denisowej. Mamy tutaj bardzo dużo, cały zespół archeologiczny wyrobów kamiennych, który możemy przypisać człowiekowi neandertalskiemu. Ten słupek litologiczny pokazuje takie schematyczne następstwo warstw w profilu jaskini Denisowej. Ja będę do tych warstw kilka razy wracał, no, ze względu na tą geoarcheologię i moje zainteresowania. Przede wszystkim prosiłbym Państwa zwrócić uwagę na tą warstwę siódmą, taką czerwono zabarwioną, to jest taki ilasty osad pochodzenia rzecznego, który znajduje się na samym dnie skalnym. I następnie mamy serię osadów pylastych, w tym warstwa 6C2. Ona będzie bardzo ważna, bo to jest warstwa, gdzie jest najwięcej zabytków neandertalskich. Również ognisko mamy tutaj w warstwie zachowane. No i wyżej występują właśnie takie również pylaste osady, w których też są szczątki neandertalskie i też są zabytki związane z człowiekiem neandertalskim, no, przyporządkowane do środkowego paleolitu. Tutaj taki widok na jaskinię czagryską z daleka, z przeciwnego brzegu doliny. Jest to dolina rzeki Czaryż. Widać, że ta jaskinia znajduje się w takim stromym klifie skalnym. Poniżej mamy te płaskie obszary, to jest równia zalewowa rzeki Czaryż.
Powyżej nad jaskinią też zauważycie Państwo powyżej klifu takie wypłaszczenie, takie plato. Ono również jest związane z działalnością rzeczną. To jest jakby dawny taras rzeczny, pozostałość z czasów, kiedy ta dolina była zasypana do znacznie wyższego poziomu, kiedy osady rzeczne na tym górnym poziomie występowały. Ich resztki znajdujemy w jaskini, właśnie ta warstwa siódma jest pozostałością osadów rzecznych z tych, no z pleistocenu, z tych dawnych okresów. Tutaj widok na jaskini z bliska. No, jaskinia jest położona bezpośrednio nad starorzeczem rzeki Czaryż. Około 19-20 metrów nad poziomem wody, no to oczywiście zależy od tego, jak poziom wody się waha w rzece. A tutaj na dole to takie panoramiczne ujęcie, to jest widok z jaskini na to starorzecze i na wyspę na rzece Czaryż, na której tam możecie Państwo wypatrzeć. W środku są takie malutkie, kolorowe domki, namioty, to jest właśnie nasz obóz. Badania archeologiczne w jaskini zaczęły się w 2007 roku. Badaniami kierowały dwie osoby. Najpierw profesor Sergiej Markin z Nowosybirska, z Instytutu Archeologii i Etnografii Rosyjskiej Akademii Nauk. W 2015 roku kierownictwo przejęła po nim profesor Ksenia Kołopowa, która do dzisiaj zajmuje się prowadzeniem badań w jaskini. To są badania prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Prace idą dość powoli, no to jest związane właśnie z tym, że są prowadzone bardzo dokładnie, bardzo skrupulatnie. Wszystkie znaleziska są namierzane za pomocą sprzętu geodezyjnego, z pomocą tachimetru, więc można powiedzieć, że z dokładnością do 1 cm każde znalezisko jest zlokalizowane. No i jest to jakby standard we współczesnych badaniach archeologicznych. Są oczywiście duże trudności związane przede wszystkim z klimatem. Ten klimat w lecie jest... jakby sprzyja oczywiście badaniu, to lata na Altaju są podobne do lat w Polsce. Natomiast zimy są znacznie bardziej surowe i tam po prostu nie można zostawić ścian wykopu archeologicznego, tak zwanych profili archeologicznych, ponieważ mróz by je zupełnie zniszczył, więc archeolodzy tam stosują taki trik, że te ściany są przykrywane pianką i na to jest kładziona warstwa cementu. Więc to jest jakby bardzo takie solidne wzmocnienie. Ale dzięki temu, że tam jest ta pianka pod tym cementem, to później jest, można w miarę łatwo usunąć to zabezpieczenie. Tutaj parę takich obrazków pokazujących to życie w obozie archeologicznym. No, warunki nie są łatwe, bo to jest miejsce dość oddalone, w takim dość dzikim miejscu położone, no, na tej wyspie, na rzece. No, oczywiście da się tam dojechać tylko takimi samochodami, które są w stanie przejechać przez rzekę. Mieszkamy w namiotach, mamy tam też takie domki, tutaj Państwo widzicie na zdjęciach zbudowane z płyt OSB i przykryte taką wodoodporną plandeką. Ten żółty namiot to jest no, taki gabinet, czyli laboratorium polowe, gdzie są prowadzone na bieżąco podstawowe takie wstępne analizy wszystkich znalezisk, zabytków, fauny i tak dalej. Tutaj na dole widać no, naszą jadalnię i biuro zarazem, gdzie pracujemy po wykopach. Żeby się dostać do jaskini, trzeba się codziennie przeprawiać przez to starorzecze, więc tutaj mamy taki ponton, taki działający tak jak prom, można powiedzieć, prawda, którym trzeba no, codziennie przepłynąć do jaskini i wspiąć się na tym 20-metrowym klifie. Mamy takie schodki zbudowane, które prowadzą do jaskini. Tutaj widać plan jaskini, ta kratka wewnątrz to jest siatka metrowa, więc to daje wyobrażenie o jej wielkości. Nie jest to bardzo duża jaskinia. W tylnej części jaskini, czyli to, co na samej górze widać na obrazku, tutaj znajduje się taki pomin biegnący w górę, prawdopodobnie biegnący do tego plateau, które widzieliśmy wcześniej na zdjęciu. Ma średnicę, tak się wydaje, około 1,5, może 2 metrów. Mówię, że około i że prawdopodobnie biegnie do góry, dlatego że ten komin jest niemal w całości wypełniony osadami. To są osady właśnie takie aluwialne, iły ze żwirami, bardzo podobne do tej warstwy siódmej, która jest w dolnej części wypełniska jaskini. Więc to jest pozostałość po tej dawnej działalności rzek. No i przez to ten komin też jest jakby niedostępny. Te kolorowe pola tutaj na planie pokazują nam miejsca, które zostały do tej pory przebadane wykopaliskowo. No więc może być, że jakaś 1/3 jaskini, 1/4 może została do tej pory rozpoznana. Na zdjęciu widać, jak wyglądało wnętrze jaskini przed wykopami, więc widać, że ta jaskinia była w dość dużym stopniu wypełniona.
No i na przekroju na dole, to jest przekrój podłużny przez osady. Nie wiem, czy Państwo widzicie mój kursor, to jest ten przekrój, taki, ta długa linia na żółto tutaj narysowana, biegnąca pionowo, to wzdłuż tej linii właśnie na przekrój jest wyrysowany. No, co tutaj zwraca uwagę, no to przede wszystkim stratygrafia, taka wielowarstwowa, no i upady, bardzo wyraźne upady, skierowane w kierunku do otworu jaskini, co jest związane z tym, że dno skalne jest również nachylone, no i co nam już sugeruje to, że te osady mogły podlegać pewnym procesom przemieszczania, prawda, po stoku w kierunku na zewnątrz. Jeśli chodzi o archeologię, no to w jaskini mamy bardzo bogaty zespół, zespoły, może tak można byłoby wstępnie powiedzieć, bo one w różnych warstwach zostały znalezione, ale później Państwu pokażę pewne dowody na to, że to w zasadzie jest jeden zespół archeologiczny, który liczy ponad, no ponad 90 tysięcy wyrobów kamiennych do 2020 roku. Jeszcze później przez kolejne 2 lata Ksenia prowadziła tam niewielkie wykopy, więc jest jeszcze trochę więcej tych wyrobów, ale nie zostały one do tej pory jeszcze opracowane. Wśród nich jest wiele zabytków i wśród tych zabytków no najbardziej takie charakterystyczne są takie, których przykłady pokazuję tutaj Państwu na zdjęciach i na obrazkach, czyli tak zwane bifasy, bifacjalnie, czyli dwustronnie obrabiane narzędzia kamienne, które no tak bardzo bym powiedział precyzyjnie, pieczołowicie obrabiane, które były używane przede wszystkim jako noże do mięsa. Są to zabytki, które nawiązują do tak zwanego technokompleksu mikockiego, który jest znany z Europy, również z Polski. W Polsce też mamy stanowiska mikockie. Zresztą jakiś czas temu na swoim webinarium pani doktor Magda Sudą-Procyk opowiadała o archeologii polskich jaskiń i między innymi właśnie wspominała o tych wyrobach mikockich, które są w Polsce. I te na Altaju są bardzo podobne do tego mikokienu europejskiego. To jest bardzo interesujące, zważywszy tą olbrzymią odległość, prawda? Wiemy, że źródłem materiału dla Neandertalczyków do wyrobu tych narzędzi były otoczaki rzeczne. No to widać chociażby w formie, czasem po prostu narzędzia są nie do końca obrobione i ta forma otoczaka wciąż jest widoczna. Zresztą to można tą formę pierwotną można odtworzyć poprzez składanki, prawda, składając te odłupki odłupane od większych form. Analizowaliśmy skład petrograficzny zarówno tych żwirów, tych otoczaków w rzece, jak i tych skał, które zostały wybrane przez Neandertalczyków. I tutaj na tym diagramie kołowym widzicie Państwo różnymi tymi kolorami pokazane różne typy występujące w rzece, wśród żwirów rzecznych, no i również ich liczebności. Natomiast te pola zakreskowane to są te z nich, które znajdują się w materiale archeologicznym jaskini. Więc widać wyraźnie, że człowiek neandertalski był bardzo wybiórczy, prawda? Nie brał czegokolwiek, tylko wybierał te skały, te otoczaki, które mu się najbardziej nadawały. Znaczy, przede wszystkim wybierał chalcedonity, wybierał skały wylewne, takie o strukturze fanitowej, czyli takie bardzo jednorodne, i również mułowce kwarcytyczne. I jaspisy. No, czyli te skały, które są bardzo twarde i które są zarazem bardzo jednorodne, czyli dają się w sposób przewidywalny. Największe znaczenie ma warstwa 6C2. To jest warstwa, w której mamy zachowane in situ no, ognisko, palenisko neandertalskie. No i to jest warstwa, w której mamy bardzo dużo zabytków kamiennych. Jak Państwo widzicie na zdjęciu, ta warstwa jest wręcz przesycona w niektórych miejscach tym materiałem kamiennym. Więc jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Widać, że ta działalność człowieka neandertalskiego była tam bardzo intensywna. Ksenia Kołobowa porównywała ten mikokien, tak powiedzmy, czy ten zespół z jaskini czagierskiej z innymi środkowo-paleolitycznymi zespołami z Altaju. To widzimy na tym lewym diagramie. Tutaj analiza, to principal coordinate analysis była użyta. Porównywany jest po prostu skład technotopologiczny zespołów. Jak Państwo widzicie, jaskinia czagierska, zespół czagierski zaznaczony tą kropą zieloną, jest zupełnie odmienny od jakichkolwiek innych środkowo-paleolitycznych zespołów z Altaju. To jest zupełnie coś innego. Natomiast po prawej stronie mamy zespół z czagierskiej w porównaniu do europejskich zespołów mikockich. Jak Państwo widzicie, tutaj jaskinia czagierska wypada
w obrębie tej chmury, chmury zróżnicowania tych zespołów mikowskich europejskich i jest bardzo blisko przede wszystkim tych zespołów wschodnich, czyli zespołów z okolicy Donbasu i Kaukazu. No, co oczywiście już niesie ze sobą pewne implikacje, bo nam pokazuje, że ci Neandertalczycy na Altaju musieli mieć dużo wspólnego z tymi Neandertalczykami ze wschodniej Europy. Oczywiście jaskinia czakryska to nie tylko zabytki neandertalskie, to również fauna. W tej chwili ponad 250 fragmentów szczątków kostnych, z których duża spora część jest oznaczalna. One są generalnie związane z działalnością myśliwską Neandertalczyków. Co widać chociażby po śladach obróbki na tych kościach. Bardzo duża część zespołu ma ślady bądź to cięcia, bądź strugania, bądź rozbijania, natomiast bardzo niewiele kości, jak na stanowisko jaskiniowe, ma ślady działalności drapieżników, a więc to wszystko nam wskazuje na to, że to są kości zdeponowane przez ludzi neandertalskich, a drapieżniki czy padlinożercy mieli tutaj tylko jakiś bardzo niewielki udział. Oznaczaniem kości zajmuje się Siergiej Wasiliew, Sybirska, paleontolog. I proszę Państwa, skład anatomiczny tego zespołu kostnego to jest przede wszystkim bizon, czy ten prażub stepowy. To większość kości należy właśnie do tego gatunku i ta tabelka żółta pokazuje Państwu, jaki jest udział procentowy różnych klas wiekowych, więc przede wszystkim dominują osobniki młodociane i to są osobniki w takim wieku, które Siergiej oznaczył, no po prostu prawda, wiemy, jakie jest tempo wzrostu bizona, cieląt bizona i na podstawie ich rozmiarów i wyrzynania zębów można określić, ile miesięcy po urodzeniu nastąpiła śmierć tego osobnika. No ja stwierdził, że właściwie wszystkie osobniki te młodociane zginęły w okresie jesiennym. Mamy też potwierdzenie tego z innych analiz przyrostów cementu zębowego, które wykonywał dr William Rendu, który również potwierdził, że śmierć wszystkich osobników, które analizował, miała miejsce w okresie jesienno-zimowym, czy późnej jesieni, wczesnej zimy. Więc to nam pokazuje, że ci Neandertalczycy przybywali do jaskini czakryskiej no właśnie o określonej porze roku. Jak się wydaje, było to związane no właśnie z polowaniami na bizony. Prawdopodobnie był to ten moment, kiedy te stada bizonów, które są zwierzętami no, migrującymi, które prawdopodobnie wtedy przemieszczały się doliną rzeki Czaryż, no i to był dobry moment na polowanie. No i przede wszystkim polowano na osobniki młodociane, dorosłych jest niewiele, a wśród tych dorosłych dominują samice. Oprócz tego bizona, czy tego prażubra stepowego, mamy jeszcze w zespole kości konia i mamy szczątki koziorożca sybiryjskiego i argali, tej dzikiej owcy argali. To są te podstawowe gatunki, na które ludzie na Neandertalce tam polowali. Mamy w jaskini również bardzo bogaty zespół narzędzi kościanych neandertalskich. To proszę Państwa, przez lata uważano, że Neandertalczycy w ogóle nie produkowali narzędzi kościanych i tak w starszych publikacjach można znaleźć takie informacje. No dzisiaj już wiemy, że było trochę inaczej. Takimi rzeczami zajmuje się na przykład dr Malwina Baumann, która no, zidentyfikowała kilkaset narzędzi neandertalskich w jaskini czakryskiej. To są przede wszystkim retuszery. To faktycznie nie są narzędzia tak ładne jak górnopaleolityczne, czyli te produkowane przez no, naszych przodków, na człowieka anatomicznie współczesnego, ale no, są to ewidentne narzędzia. No i przede wszystkim mamy szczątki neandertalskie. Tych neandertalskich szczątków do tej pory zidentyfikowanych jest ponad 70, oczywiście opublikowanych, no, ale wiemy od Bence Viola, to jest antropolog, którego Państwo widzicie na zdjęciu, że właściwie w tej chwili mamy już ich ponad 90. Bence stwierdził, że na podstawie anatomii i wieku osobniczego można powiedzieć, że jest to co najmniej 6 osobników. Te kości należą co najmniej do 6 osobników, co najmniej 6 osób w różnym wieku, i dorosłych, i młodocianych. Później Państwu jeszcze pokażę takie analizy późniejsze genetyczne, które pokazały, że nawet do 12 osobników należą te kości. Mamy tutaj różne części szkieletu, no przede wszystkim zęby, no bo oczywiście one są najłatwiejsze do znalezienia, a materiał jest niestety silnie pofragmentowany. Cała ta fragmentacja ma charakter geogeniczny, więc nie jest związana ani z rozbijaniem przez ludzi, ani z działalnością drapieżników.
niestety nie wiemy, w jaki sposób te szczątki ludzkie dostały się do tej jaskini. Zresztą zobaczycie Państwo na kolejnych slajdach, dlaczego tego nie wiemy. Dlatego, że ten materiał jest bardzo mocno, no niestety, zaburzony poprzez procesy geologiczne. Nie wiemy więc, czy ci ludzie byli tam pochowani, czy po prostu zmarli w tej jaskini, zostali tam zostawieni, czy być może zdarzył się tam jakiś kataklizm i zginęli wszyscy naraz. Tego nie wiemy. W każdym razie taka sytuacja, żebyśmy mieli szczątki należące do kilkunastu osobników, to jest rzecz naprawdę unikalna. No i proszę Państwa, chciałbym teraz przejść do tej geoarcheologii i moich badań w jaskini, które ja zacząłem w roku 2016, więc to był drugi rok wykopalisk prowadzonych przez Ksenię Kołobową. Profesor Bert Roberts z Australii, który jest specjalistą od datowania OSL, to jest taką technikę datowania, gdzie datuje się ostatni moment wystawienia ziaren mineralnych na światło, więc można powiedzieć, kiedy dane ziarno zostało przykryte nadkładem. On wykonał wtedy też taką serię dat. Tutaj Państwo widzicie te daty, to są daty w tysiącach lat. Co jest bardzo ciekawe, dla warstwy siódmej widzimy datę około 300 tysięcy lat temu, natomiast wszystkie wyżej leżące warstwy mają daty no, zupełnie inne, takie między 40 a 60 tysięcy, ale jak Państwo widzicie, one nie zachowują porządku chronologicznego, one są tak trochę chaotycznie przemieszane. No i to w związku z tym pojawiały się takie pytania geoarcheologiczne. Po pierwsze, dlaczego nie ma tego układu chronologicznego w datach? Co tu się stało? Po drugie, dlaczego szczątki neandertalskie i wyroby neandertalskie widzimy w tak wielu poziomach? Ja jeszcze może wrócę na chwilę do poprzedniego slajdu, żeby to przypomnieć. Proszę Państwa, szczątki i neandertalskie, czyli te kości i zęby neandertalskie i ich wyroby znajdujemy w warstwie 6C2, gdzie jest ich najwięcej. Znajdujemy również w warstwie 6C1, w warstwach 6B, 6A i w warstwie 5, czy właściwie to jest kilka takich soczewek. I Ksenia stwierdziła, że we wszystkich tych warstwach te zabytki krzemienne, czyli ten mikokien, to jest właściwie ten sam mikokien. Są tego samego typu narzędzia. To jest sytuacja dość nietypowa i archeolodzy, którzy mi się tutaj nas słuchają, to powiedzą, że to się bardzo rzadko zdarza coś takiego, żebyśmy w różnych warstwach stratygraficznych obserwowali dokładnie tę samą jednostkę kulturową. Druga rzecz była jeszcze taka, że Ksenia w czasie swojego pierwszego sezonu znalazła wyroby neandertalskie również w tym samym typie mikockim w warstwie siódmej. Czyli jak Państwo pamiętacie, w tej warstwie takiej pochodzenia rzecznego datowanej na ponad 300 tysięcy lat, czyli zupełnie innego wieku niż te wszystkie pozostałe. No kilkaset tysięcy lat różnicy jest między nimi, a jest w niej ten sam zespół, bardzo podobny taki sam zespół archeologiczny. No to, to były takie trudne pytania, na które chcieliśmy znaleźć odpowiedź. Ja wtedy zawnioskowałem do Narodowego Centrum Nauki o grant na projekt, no i udało się ten projekt dostać. To był dość duży projekt na prawie milion złotych i ten projekt jest jeszcze trwający. On obejmował między innymi jaskinię Czagerską i kilka innych stanowisk jaskiniowych, których nie będę mówił dzisiaj. Natomiast dzisiaj Państwu powiem o tych moich badaniach w jaskini Czagerskiej. Więc proszę Państwa, kiedy tam przyjechałem, zobaczyłem profil, który był wtedy odsłonięty. No i pewne sprawy od razu stały się jasne. Więc proszę zwrócić uwagę, że tu w górnej części, może tak zacznę od wyjaśnienia, na dole to takie czerwonawe, to jest ta warstwa siódma, czyli ta warstwa rzeczna z tymi datami 300 tysięcy lat temu. Tutaj mamy warstwę 6C2, tą główną warstwę neandertalską. I te kolejne warstwy 6C5, to są warstwy leżące wyżej, to takie jasne kolory. No i proszę Państwa, widać w tej górnej części wyraźne struktury erozyjne, prawda? Kanały, które są związane z erozją liniową, następnie wypełnione tym materiałem pylastym. I tych kanałów mamy kilka tutaj takich powierzchni erozyjnych, a więc to nam wskazuje na rozcinanie osadu, no i redepozycję materiału, który wcześniej leżał w jakichś innych warstwach, a następnie został przemieszczony w postaci głównie spływów błotnych poprzez te kanały. W dolnej części z kolei jest coś takiego, co ja nazwałem już tam na miejscu warstwą 6D, to wcześniej było zaliczone do warstwy siódmej. To jest właśnie to miejsce, gdzie Ksenia znalazła w tej warstwie siódmej, w tej strukturowej części, te zabytki neandertalskie. I proszę Państwa, dwie rzeczy, jakby od razu zwrócił uwagę, może trzy rzeczy. Pierwsza taka, że ta warstwa siódma ma tutaj w tym miejscu bardzo małą miąższość, to jest
zaledwie parę centymetrów w tym miejscu, które widać na profilu. Przed profilem ta miąższość miała do kilkudziesięciu centymetrów, ale to jest wciąż niewiele. Po drugie, ta górna część, którą nazywam 6D, to jest osad dość mieszany, który w niektórych miejscach ma taki kolor bardzo czerwony i przypomina warstwę 7, w niektórych miejscach bardziej przypomina warstwę 6C1, 6C2. No i po drugie, te struktury, które tutaj widać, jeśli Państwo przyjrzycie, to widać tutaj takie struktury typu konwolucji mrozowych, czy też diapirów mrozowych, a więc związane z wyciskaniem osadu do góry poprzez narastające soczewki lodu gruntowego. Tych soczewek tam dzisiaj nie ma oczywiście, bo to się działo w okresie panowania bardzo zimnego klimatu, ale zachodziły tutaj właśnie takie procesy mrozowe odpowiedzialne za zaburzanie układu stratygraficznego. I proszę Państwa, tutaj jest zdjęcie ze środkowej części, tutaj wewnętrznej części jaskini. W górnej części te takie ciemnobrązowe rzeczy to są te jamy z epoki brązu. Jedna jama po lewej, druga po prawej. To jest to wszystko poniżej, ten taki kolor przypominający mleczną czekoladę. To są właśnie te osady pleistoceńskie. Tutaj macie Państwo na rysunku rozrysowany układ warstw. To wymaga dużo pracy, trzeba się z bliska przyglądać, czyścić bardzo precyzyjnie ten profil. I znowu widzimy wiele takich kanałów i takich powierzchni wzajemnie się ścinających. Znów nam wskazuje na intensywne redepozycje i to zresztą ten przebieg tych kanałów jest wielokierunkowy, więc to były dość dynamiczne procesy. A tutaj jeszcze obrazek z kolei z innego wykopu. Proszę zwrócić uwagę na to, co mamy na dole. Mamy warstwę 6C2, która leży nad warstwą 7, tutaj uchwycono w takim przegłębieniu, i która sięga wyżej, tak jakby po ścianie skalnej wchodzi, wspina się wyżej, co nam oczywiście wskazuje, że ta warstwa pierwotnie wypełniała znacznie większą część jaskini, miała znacznie większą mnożność, następnie została usunięta przez erozję i tylko jej takie resztki gdzieś tam przy samej ścianie zdało się tej erozji oprzeć. Natomiast w obrębie tej warstwy, która wypełniła ten kanał erozyjny, no mamy takie przemieszczone fragmenty tej warstwy 6C2, które się znalazły w obrębie innego osadu. Więc to wszystko wskazuje na bardzo, bardzo dynamiczne procesy i bardzo dynamiczne erozje i przemieszczanie osadu. Proszę Państwa, żeby to trochę podeprzeć jakimiś takimi bardziej twardymi faktami, to tutaj dla takiego profilu, gdzie mamy warstwy od 7 poprzez 6 cenę neandertalską, to jest najwięcej materiału neandertalskiego i te warstwy wyższe neandertalskie. Taki profil opróbowany na uziarnienie, to widzimy na lewym diagramie, skład petrograficzny po prawej, może skupmy się na tym składzie petrograficznym. Warstwa 7, tutaj Państwo widzicie, że się bardzo wyróżnia tym takim czerwonym kolorem, to są allochtoniczne, obtoczone klasty. I zresztą nawiązuje do tego, co mamy w wypełnieniu tego komina, który tam jest w tylnej części jaskini. Jest to są osady jakby tej samej genezy. Teraz, gdy pójdziemy wyżej, to Państwo widzicie wyżej tutaj w profilu warstwa 6C2, czyli to warstwa, gdzie mamy ognisko, która ma zupełnie inny skład petrograficzny. I gdy idziemy wyżej, to wchodzimy, mamy tutaj warstwę 6A, która swoim składem nawiązuje do składu warstwy 7. Są tu domieszki tego materiału innego, tutaj to widzimy, ale generalnie skład bazy nawiązuje do składu warstwy 7. Idąc wyżej, mamy warstwy, których skład nawiązuje znowu do składu warstwy 6C2. Wyżej mamy znowu warstwę, która nawiązuje do warstwy 7 i znowu do 6C2 i znowu do warstwy 7. Czyli mamy tutaj taki przekładaniec i się powtarzają dwa różne typy petrograficzne. I oczywiście, gdy geolog czy geomorfolog patrzy na coś takiego, no to rozumie, że tutaj mamy do czynienia z dwoma obszarami alimentacyjnymi, czyli dwoma jakby źródłami osadu, które były naprzemiennie erodowane i dostarczały materiału raz z jednej, raz z drugiej strony, co prowadzi do powstania właśnie takiego przekładańca. Proszę Państwa, żeby trochę lepiej jeszcze zrozumieć te procesy, ja zastosowałem analizy mikromorfologiczne. Mikromorfologia to są takie analizy, które polegają na analizowaniu w mikroskali, czyli pod mikroskopem, wzajemnego układu, czyli struktury, tekstury w obrębie osadu. To badanie wykonuje się w ten sposób, że w terenie pobiera się monolit osadu, czyli taką bryłę osadu o nienaruszonej strukturze. To jest bardzo mozolna i taka trudna praca, żeby udało się to pobrać. Trzeba to porządnie zabezpieczyć, żeby to nie było w transporcie, nie pękało, nie uszkodziło się. Można to robić za pomocą takich pudełek. Można zabezpieczyć też taką bryłę osadu za pomocą pianki poliuretanowej albo za pomocą gipsu, się zazwyczaj robi w ten sposób.
I później już w laboratorium nasącza się za pomocą nasącza się żywicą, taką próbkę, żeby ją utwardzić. Następnie się ją przecina, przeszlifowuje, wykonuje się preparat mikroskopowy, no i ogląda się pod mikroskopem to, co się tam dzieje w mikroskopie. I proszę Państwa, parę takich obrazków mikroskopowych. Tutaj mamy preparaty z tej warstwy 6C2, czyli to jest ta warstwa, ta najniższa warstwa z tym materiałem neandertalskim, ta warstwa, w której jest ognisko zachowane. Gdy popatrzymy na tą warstwę, to co zwraca uwagę, to w pierwszej kolejności, że ten materiał jest taki bardzo zbity, bardzo skompaktowany, bardzo mało jest w nim porów. To jest przede wszystkim typowe dla materiału, który był deptany. A to gdzieś dzieje się coś takiego. W tym materiale widać dużo zabytków, na przykład na tym drugim zdjęciu. Ta szara, taka masywna rzecz, to jest odłupek kamienny. Tutaj na trzecim zdjęciu też Państwo widzicie tutaj takie ostre, przekrój przez łuskę kamienną, a więc, która ma tutaj jakieś 2 mm długości, to nie widać jej całej na zdjęciu, ale jakieś 2-3 mm ona miała. Więc to nam wskazuje na to, że te zabytki archeologiczne, te wyroby, one były tutaj na miejscu produkowane, tutaj był łupany ten materiał krzemienny. Mamy tutaj mnóstwo węgielków, tak jak widać na tym drugim obrazku, czy na tym trzecim, tutaj Państwo zobaczycie bardzo wiele takich mikrowęgielków, takich malutkich, tych wszystkich czarnych, czasami podłużnych takich obiektów. One są w niektórych miejscach ułożone w dość chaotyczny sposób, tworzą taką koncentrację. To jest taka sytuacja, którą na przykład Diana Markaza nazywa dumping, czyli to jest taka sytuacja, kiedy po prostu resztki z ogniska były usuwane, przemiatane, prawda, przesuwane gdzieś na bok, żeby oczyścić miejsce jaskini. Tutaj się miesza ze sobą ten materiał kamienny, czy te odpady kamienne i resztki z ogniska. Widzimy ślady kości pokawałkowane, popękane. Widzimy też koprolity. To, co jest tutaj na tym pierwszym obrazku, to jest koprolit, ten obiekt centralnej części, taki żółty. To jest typowy koprolit hieny jaskiniowej, czy właściwie fragment koprolitu, bo on tutaj ma mniej niż milimetr, prawda, jest wielkości ziarna piasku. To też świadczy o tym, że te koprolity uległy fragmentacji, a więc to znaczy, że deptano po nich intensywnie. Prawda? W obrębie tego koprolitu to jasno-żółte to jest fragment strawionej kości, to typowy dla koprolitów hieny. Więc to nam też wskazuje, że ci Neandertalczycy nie przebywali przez cały czas w jaskini, prawda? Bo musiały być momenty, kiedy tam wchodziły hieny, załatwiały swoje potrzeby, co się też dobrze skrywa z tymi analizami sezonowości, które nam pokazały, że Neandertalczycy tylko okresowo przebywali w tej jaskini, prawda? Tylko w pewnych sezonach, a poza tym jaskinia była dostępna dla innych zwierząt. I proszę Państwa, i teraz idąc jakby niżej w profilu osadów, warstwa siódma, te dwa górne zdjęcia to jest warstwa siódma, czyli to są te iły rzeczne. Tutaj Państwo widzicie, że zupełnie inaczej to wygląda w obrazie mikroskopowym. Tutaj mamy taki zbity ił, który jest pokawałkowany po rozpadzie na fragmenty, to na skutek działania procesów mrozowych. Może takie żółte, pomarańczowe, czasem czerwone, takie bryłki. Makroskopowo to daje wrażenie koloru czerwonego. No i proszę Państwa, pod spodem te dwa dolne zdjęcia to jest warstwa 6D, czyli to jest to miejsce, gdzie Ksenia znalazła zabytki archeologiczne i jak sądziła, one są w warstwie siódmej. Gdy ja to miejsce opróbowałem, no to tutaj stało się jasne, że to nie jest warstwa siódma. Prawda? Widać, że ten osad jest zupełnie inny. Znaczy widzicie Państwo tutaj osad, który przypomina, który jest po prostu osadem warstwy 6C2, czyli tej warstwy z ogniskiem, w obrębie którego tkwią te takie żółto-pomarańczowe fragmenty tego iłu pochodzącego z warstwy siódmej. One są po prostu razem przemieszane. Makroskopowo ten hematyt, który barwi tą warstwę siódmej, to jest po prostu bardzo silny chromatofor i wystarczy, że jest niewiele jakby fragmentów osadu tej warstwy siódmej, żeby już nadać makroskopowo to czerwone, intensywne wrażenie. Materiał jest przemieszany, jest bardzo też luźny, to widzicie, zupełnie inny niż ta typowa warstwa 6C2, więc widać, że tu jakieś inne procesy zadziałały. Na tym zdjęciu u dołu po lewej widać też taką wertykalną czy subwertykalną orientację niektórych plastów. To jest bardzo typowe dla działania procesów mrozowych. I mamy też takie rzeczy w tej warstwie, a więc mamy właśnie takie mikrodiapiry, które są związane z wciśnięciem tego czerwonawego osadu warstwy siódmej pomiędzy osad warstwy 6C2.
pojawia się takie przemieszanie tych warstw na skutek działania krioturbacji, czyli działania tych procesów mrozowych. No i to nam już wyjaśnia, skąd te zabytki, bo to są zabytki, które są tak naprawdę związane z warstwą 6C2, natomiast znajdują się w tej strefie przemieszanej mrozowo, która na skutek obecności tych klastów pochodzących z warstwy siódmej, no, wygląda makroskopowo jak warstwa siódma, prawda? Jest czerwona, w dotyku też jest znacznie bardziej ilasta niż ta pylasta warstwa 6C2. Natomiast jeśli pójdziemy w górę, to warstwy, które znajdują się powyżej warstwy 6C2, więc to są te warstwy, o których Państwu mówiłem, że one są związane z tymi właśnie procesami erozji i redepozycji, czyli z tymi procesami koluwialnymi, jak to nazywamy, głównie w postaci spływów błotnych, spływów gruzowo-błotnych, częściowo również spłukiwania. I rzeczywiście w mikromorfologii też znajdujemy tego potwierdzenie, na przykład w postaci toczeńców. To, co widać na pierwszym obrazku, ten taki okrągły obiekt, no to właśnie to jest klejbol, czy toczenie, co się mówi po polsku, czy to jest właśnie fragment osadu porwany przez płynącą wodę i redeponowany w obrębie osadu, który ta woda deponowała. Jak Państwo widzicie, to jest właśnie toczenie z, no po prostu osadu 6C2, prawda? To jest czyli tej zbitej warstwy. To jest ten sam osad, ten sam kolor, ta sama tekstura, ten sam skład mineralny w obrębie osadu zupełnie innego i takiego luźnego. Ten osad później ulegał różnym procesom przeobrażenia, na drugim obrazku widzimy te takie pomarańczowe tekstury, to jest plazma iłowa, czyli to jest takie typowe dla procesów glebotwórczych, takie procesy typowe, czy podobne dla glebotwórczych, procesy iluwiacji tutaj też później zachodziło, to się działo już później, bo te wytrącenia nie są zniszczone. W tych warstwach wyżej leżących również mamy fragmenty warstwy siódmej. Mamy widać, że ta warstwa siódma też była erodowana, nie tylko warstwa 6C2. Mamy też bardzo dużo koprolitów, znacznie więcej niż było w tej warstwie 6C2. Tutaj to wszystko oznaczone literką K, to są małe fragmenty koprolitów i jest tu ich jeszcze znacznie więcej niż tylko te oznaczone. To wszystko są koprolity hieny jaskiniowej, a więc proszę Państwa, to by wskazywało, że oprócz tych dwóch źródeł, które były erodowane, a tymi dwoma źródłami były warstwa 6C2, czyli ta warstwa z ogniskiem, ta warstwa taka silnie skompaktowana, zwięzła, która można było przyjąć, że to była właśnie pierwotna warstwa neandertalska. I drugim źródłem była warstwa siódma, leżąca poniżej pod nią, czyli ta czerwona ilasta warstwa, to są te osady, które były erodowane i następnie materiał z tej erozji był redoponowany w postaci tych spływów gruzowo-błotnych, spłukiwania. W którym miejscu jaskini te warstwy były erodowane? No to patrząc na nachylenie osadu w kierunku otworu, możemy powiedzieć, że to się prawdopodobnie działo gdzieś w głębi jaskini, czyli gdzieś w tych częściach, które nie były do tej pory jeszcze badane wykopaliskowo. I oczywiście bardzo dobrze byłoby tam dotrzeć z wykopaliskami, bo być może udałoby się znaleźć jakieś większe, nienaruszone pozostałości tej pierwotnej warstwy 6C2. No ale wykopaliska idą powoli, rządzą się swoimi prawami i musimy po prostu na to czekać. Natomiast trzecim źródłem prawdopodobnie była jeszcze jakaś aktywność hieny jaskiniowej, która musiała zajść już później, po tym okresie neandertalskim, dlatego że w tej neandertalskiej warstwie 6C2 te koprolity hieny są tylko bardzo nieliczne, a wyżej, w górnych warstwach widzimy czasem wręcz takie nagromadzenia tych koprolitów, więc to się musiało dziać już później, to musiało być jakieś trzecie źródło. Proszę Państwa, po tych moich obserwacjach zdecydowaliśmy z profesorem Bettem Robertsem, specjalistą od datowania OSL, że musimy te osady trochę dokładniej wydatować, no i skoro wiemy, że te osady są redeponowane, to można by to było zastosować metodę single grains, czyli datowania pojedynczych ziaren mineralnych. To jest metoda bardzo pracochłonna, bardzo żmudna, bardzo również kosztowna, ale profesor Robert się na to decydował. Pobrał tutaj dużą serię, w sumie 27 próbek wydatowanych. I proszę Państwa, każdą z tych próbek wydatował tą metodą single grains, czyli pojedyncze ziarno, każde pojedyncze ziarno było datowane. To, co widać w tej tabeli, to są średnie pochodzące z tych pojedynczych ziaren. Do tych pojedynczych zaraz wrócę na następnym slajdzie. Jak Państwo widzicie, gdy te średnie zostały policzone, to się okazuje, że ta warstwa 6C2, czyli ta warstwa z ogniskiem, daje datę 53,2, później to jeszcze profesor Robert statystycznie dopracował się już około 54 tysięcy, to właściwie taka jest data tej warstwy. I wszystkie warstwy leżące wyżej, to mają w zasadzie, jeśli popatrzymy na błąd,
To jest w zasadzie ta sama data, to jest ten sam wiek. No i to wszystko bardzo pasuje do koncepcji. Metoda OSL datuje to ostatnie wystawienie ziarna na Słońce, a więc to, co mamy w tej pierwszej warstwie, to jest moment, kiedy te ziarna pierwszy raz były zdeponowane, one zostały nawiane przez wiatr do jaskini, więc oczywiście były dobrze naświetlone. Natomiast to wszystko, co widzimy w tych górnych warstwach, to jest materiał pochodzący z erozji i następnie redepozycji tej najniższej, tej dolnej warstwy. Tak? I dlatego mamy w nim tą samą datę. Te ziarna już nie były wystawione na światło. To przemieszczanie zachodziło w jaskini, w obrębie tych spływów błotnych, a więc nie było tutaj mowy o żadnym naświetlaniu. I stąd ta sama data, która się powtarza w tych wszystkich wyższych warstwach. Więc to możemy po prostu jednoznacznie przyjąć, że tak naprawdę to mamy tutaj jeden zespół neandertalski związany z warstwą 602, który następnie był kilkukrotnie jakby powtórzony stratygraficznie na skutek redepozycji. Warstwa 7, jak rozumiecie, daje na to około 330 tysięcy, a warstwa 6D, czyli ten osad taki przemieszany na skutek procesów tych mrozowych, no, daje datę pomiędzy tymi datami 54 a tymi 300. No, zdecydowanie bliżej do tej daty 53 tysiące, a więc więcej w nim jest tego materiału. A to, co jest pokazane na tym diagramie na górze, to są te wszystkie te średnie dla tych dat zestawione tutaj razem i w takim ujęciu, które nam pokazuje, że te rozkłady są, że właściwie mamy jakby dwumodalny rozkład wszystkich dat na stanowisku. Duża część dat to są daty, które są bliskie tych 54 tysiącom lat temu i z kolei duża inna część dat to są daty, które są bliskie 330 tysiącom. To znaczy, że tak naprawdę w jaskini mieliśmy dwa główne epizody sedymentacyjne. Pierwszy 330 tysięcy lat temu i to była depozycja tych osadów w warstwie siódmej, jak również prawdopodobnie tych osadów wypełniających ten komin. A następnie po bardzo długim okresie, czyli mamy tam długi hiatus, 54 tysiące lat temu, ponowna depozycja związana właśnie z obecnością ludzi neandertalskich. No i proszę Państwa, te pojedyncze ziarna, tutaj to pokazuje tylko te cztery przykłady dla czterech próbek, ale tego mamy więcej. Warstwa siódma, jak Państwo widzicie, rozkład jest jednomodalny, nie jest taki zbyt zwarty ten zespół, tutaj widzimy też raczej taką chmurę, ale to dla osadów rzecznych jest raczej spodziewane. No i ta data, którą profesor Roberts wyliczył dla tej jednej mody, to jest około 330 tysięcy. Warstwa 6D, czyli ta z procesami mrozowymi, tutaj widzimy wyraźny rozkład dwumodalny i te dwie mody to jest około 330 i około 54 tysięcy lat. Więc to nam się dobrze składa z tym, że mamy tu po prostu osady tych dwóch warstw, siódmej i tej 6C2, pomieszane razem i to widać w tych pojedynczych ziarnach. Następnie warstwa 602, czyli ta warstwa z ogniskiem, ten zbity, taki skompaktowany osad neandertalski, to jest wyraźnie jednomodalny rozkład, który nam daje po przeliczeniu daty 54 tysiące lat. To jest właśnie ten moment pobytu neandertalczyków. Natomiast te górne warstwy, te wyższe, czyli te warstwy już redeponowane, to faktycznie znowu w nich widać rozkłady dwumodalne, czy nawet niektórych próbek, na którą tu pokazałem, taki można powiedzieć, że wręcz trójmodalny rozkład, bo mamy serię ziaren, które dają daty 330 tysięcy, no i więc niewątpliwie są to ziarna redeponowane z warstwy siódmej. Mamy całą olbrzymią serię ziaren, które dają daty około 54 tysięcy, no i to są niewątpliwie ziarna redeponowane z warstwy 602. I mamy jeszcze pojedyncze ziarna, które są dużo młodsze, ich było niewiele, więc profesor Roberts nawet nie chciał liczyć tej daty, powiedział, że to jest statystycznie niereprezentatywne, ale ta data wypadałaby gdzieś między 20 a 30 tysięcy lat temu, więc ona jest związana prawdopodobnie z tym trzecim źródłem, prawda? Z tymi okresami, kiedy tam już później, potem gdy Neandertalczycy opuścili jaskinię, gdy weszły tam hieny jaskiniowe i tam przez długi czas te jaskinie przebywały. No i proszę Państwa, podsumowując te nasze obserwacje, to możemy w ten sposób tak schematycznie przedstawić kolejność zdarzeń w tej jaskini. Więc mamy najpierw depozycję osadów rzecznych, i prawdopodobnie te osady rzeczne sięgnęły znacznie powyżej jaskini, do tego plato, które widzieliśmy na tym zdjęciu. Więc cała jaskinia prawdopodobnie była wypełniona tym osadem rzecznym, który następnie po obniżeniu się bazy erozyjnej został stamtąd w dużym stopniu usunięty przez erozję. To trwało, jak się wydaje, no, długie setki tysięcy lat. I dopiero około 54 tysiące lat temu to zmienia nam się reżim sedymentacyjny. Zaczyna się sedymentacja eoliczna, ten osad pylasty tam się gromadzi, i jak również przychodzą ludzie neandertalscy i oni tam gromadzą ten swój, prawda, materiał, te kości, te zabytki kamienne,
zostawiają po sobie ognisko. Później pojawiają się warstwy kolubialne, to warstwa 6C1, następnie dochodzi do zaburzeń mrozowych, powstaje ten osad przemieszany, który nazywamy 6D, w którym księżna znalazła zabytki, ale one są związane z warstwą 6C2, nie z warstwą 7. No i następnie cała dalsza seria tych procesów kolubialnych, które taka przez długi czas zachodziły i które niszczyły te resztki warstwy 7 i warstwy 6C2 położone gdzieś tam w innej części, w głębszej części jaskini. Tam, gdzie jeszcze nie kopaliśmy, ale no, mamy nadzieję, że być może tam się uda znaleźć więcej tych osadów jeszcze zachowanych. No to też zapewne są okresy, kiedy w jaskini mieszkały hieny jaskiniowe i pozostawiły po sobie te koprolity. No i na samej górze mamy tą serię holoceńską, w tym osady z epoki brązu. Też ciekawe, ale to już na inny temat. No i proszę Państwa, to już powoli będę się zbliżał ku końcowi. Jeszcze chciałem Państwu przedstawić wyniki takich analiz opublikowanych no, po tych naszych badaniach, które w pewnym sensie to z nich wynikają. No, przede wszystkim na podstawie tych naszych analiz geoarcheologicznych, tych analiz mikromorfologicznych i analiz datowań OSL, no i tych analiz, które Ksenia Kołobowa razem z Wiktorem Czabajem wykonali na tym materiale archeologicznym, stwierdzając, że on wygląda jak materiał mikocki europejski, no ośmieliśmy się postawić taką tezę, że właściwie na Altaju dwa razy pojawili się Neandertalczycy. Pierwszy raz to są ci Neandertalczycy z jaskini Denisowej, ci, którzy się z tymi Denisowianczykami krzyżowali. To miało miejsce tam około 100 tysięcy lat temu. I następnie nastąpiła druga fala migracyjna Neandertalczyków, którzy przybyli z Europy i jak sądzimy przybyli gdzieś tutaj wschodniej Europy, z okolic Krymu, Donbasu, Kaukazu, no bo ten Mikokien właśnie nawiązuje do Mikokienu z tamtych rejonów. No i to się stało gdzieś w tym okresie, no w jaskini Czagierskiej mamy ich dokładnie 54 tysiące lat temu. Podobny zespół jest również w jaskini Okładnikowa i tam może nie mamy tego tak dobrze wydatowanego, ale daty radiowęglowe są są to daty otwarte, ponad 40 tysięcy, no ale w każdym razie to się jakby można to złożyć z tą naszą datą 54 tysiące. Prawda? I ci później Neandertalczycy, czy ten późny materiał genetyczny neandertalski znaleziony w jaskini Denisowej w tych górnych warstwach, również prawdopodobnie odzwierciedlałby tą samą jakby fazę migracyjną Neandertalczyków. W każdym razie jaskinia Czagierska to jest to miejsce, gdzie najlepiej ta faza migracyjna się zapisała. Proszę Państwa, poszliśmy później krok dalej i pod kierownictwem Benjamina Vernota postanowiliśmy wykonać bardziej precyzyjne analizy genetyczne tych Neandertalczyków z jaskini Czagierskiej. I ponieważ już były wtedy znane analizy osadowego DNA, mitochondrialnego DNA, to również pomyśleliśmy, że spróbujemy zrobić analizę DNA osadowego, ale nuklearnego, coś, czego nikt do tej pory nie próbował. Spróbowaliśmy tego między innymi w jaskini Czagierskiej, no i to się udało. Okazało się, że to działa. Opróbowaliśmy przede wszystkim tą warstwę 6C2, czyli tą oryginalną warstwę neandertalską. No i proszę Państwa, okazało się, że to działa. Da się to nuklearne DNA wydobyć z osadu. Jak się okazało, one w jaskini Czagierskiej jest dość mało zróżnicowane. Przypomina DNA kości neandertalskiej z jaskini Okładnikowa, więc wygląda na to, że po prostu to byli ci sami Neandertalczycy, którzy bywali w tych dwóch jaskiniach. Jest stosunkowo zbliżone do DNA różnych europejskich Neandertalczyków. Natomiast jest bardzo odległe od DNA tutaj tego oznaczonego jako Altaj, czy jako Denisowa 15, to są Neandertalczycy z jaskini Denisowej, z tego poziomu związanego z tą hybrydą, z tą Deni. Więc to potwierdziło to, co my wcześniej napisaliśmy o tych dwóch migracjach, że faktycznie ci Neandertalczycy z jaskini Denisowej, ta wcześniejsza fala, to była zupełnie inna fala migracyjna, nie związana z tą późniejszą. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę to różne inne opublikowane dane genetyczne dla Neandertalczyków i włączając to w te nasze nowe analizy z Czagierskiej, jak również dla Denisowej zostały zrobione i dla jaskini Galeria de Statuas w Hiszpanii. W tej pracy przebadaliśmy te stanowiska i udało się na tej podstawie stwierdzić, że właściwie mieliśmy do czynienia w historii neandertalskiej z takimi dwiema dużymi radiacjami. Pierwsza radiacja miała miejsce około 135 tysięcy lat temu
I wtedy powstał, między innymi powstała ta grupa, czy ta, powstały te populacje, które zamieszkiwały jaskinię Denisową, starsze populacje. Również niektóre inne populacje europejskie wywodzą się stamtąd, jakby są efektem tej radiacji. I druga radiacja neandertalska miała miejsce około 105 tysięcy lat temu i wtedy między innymi powstały różne grupy neandertalczyków europejskich, jak z Chorwacji, jak właśnie z Europy Wschodniej i również ta grupa z jaskini Czawierskiej. Więc to była zupełnie jakby osobna, zupełnie spokrewniona grupa z tymi neandertalczykami z tej pierwszej fali migracyjnej. I proszę Państwa, i postanowiliśmy pójść jeszcze trochę dalej z analizami neandertalczyków, powiedzieć coś więcej o organizacji społecznej neandertalczyków ze względu na to, że mamy w jaskini Czawierskiej no tak dużą, tak liczną grupę. No, to dość unikalna sytuacja. Tutaj tymi badaniami kierował Loritz Kow. I proszę Państwa, ponieważ te moje analizy wykazały, że warstwa 6C2 to jest ten oryginalny poziom neandertalski, ale to, co mamy wyżej, to jest ten sam, właściwie ten sam poziom powtórzony jeszcze raz, to znaczy to jest ten sam materiał, więc Loris zdecydował się wziąć kości neandertalskie pochodzące z tych różnych poziomów i je wszystkie analizować pod względem nuklearnym. To są bardzo drogie analizy, bardzo kosztowne, więc dlatego normalnie bym się nie zdecydował. Zdecydował się dlatego, że po prostu wiedział, że to wszystko można traktować jako jeden zespół. No i proszę Państwa, co się okazało? On analizował zarówno DNA mitochondrialne, jak i DNA nuklearne, w tym DNA chromosomu Y. No i wśród około 20, tych kości było dużo, natomiast niepełna ilość 16 kości dało wyniki genetyczne. No i okazało się, że wśród nich jest 12 osób, bo niektóre kości należały do tej samej osoby, jak się okazało, tego samego neandertalczyka. No i co więcej, udało się między poszczególnymi osobami wychwycić pokrewieństwa. W tym mamy pokrewieństwo ojciec-córka, więc no, jakby bardzo bliskie. Mamy jeszcze drugie pokrewieństwo pierwszego stopnia. Mamy wspólną heteroplazmę, czyli jakby ludzi, którzy są blisko sobą spokrewnieni. Mamy pokrewieństwo drugiego stopnia. Wiemy, którzy z nich to byli mężczyźni, a które to były kobiety. No i to, że mamy tak dużo tych pokrewieństw i to, że w tej niewielkiej grupie wyszło nam aż 12 różnych osobników, no to wskazuje, że właściwie ta cała, to prawdopodobnie była grupa, która żyła razem w tej jaskini. No, że to byli ludzie, są spokrewnieni, o których moglibyśmy chyba powiedzieć, że tworzyli jedną rodzinę. Mamy tutaj też takie ciekawostki, jak ząb mleczny, znaleziony w tej jaskini i ząb tego samego osobnika, ząb ten tylny trzonowiec, który tworzy się dużo, dużo później po tym, jak wypadają zęby mleczne. Więc to by nam wskazywało na to, że prawdopodobnie ta grupa wracała do tej jaskini wielokrotnie i ten sam osobnik był w tej jaskini kilka razy, raz jako dziecko, kiedy zgubił swój ząb mleczny, a później wrócił tam jako nastolatek, kiedy w tej jaskini no, zmarł czy został pochowany. I proszę Państwa, jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, którą też dało się wyciągnąć z tych analiz genetycznych, to zrobił właśnie Loris i jego grupa. To badał homozygotyczność. Względu na to, że mamy dużo osobników, to można się o coś takiego pokusić. I homozygotyczność to mówi o tym, że rodzice byli ze sobą blisko spokrewnieni. A to jest tak, to jest sytuacja jakby niekorzystna, niepożądana. To jest sytuacja, która zachodzi w sytuacji, kiedy społeczność jest bardzo mała i właściwie wszyscy ludzie są ze sobą w jakiś sposób spokrewnieni. I tutaj na tym obrazku widzimy tą homozygotyczność pokazaną dla różnych populacji współczesnych, to co mamy w środkowej, po prawej stronie, to są różne populacje współczesne, europejskie, afrykańskie, azjatyckie, które mają bardzo niską tą homozygotyczność. Tutaj Państwo widzicie takie szare słupki, to są amerykańskich, wśród których ta homozygotyczność jest nieraz wyraźnie wyższa i to jest związane z tym, że te plemiona żyją w takiej izolacji. Natomiast te dwa zielone słupki po lewej stronie, te bardzo wysokie, to są goryle. To jest goryl nizinny i goryl górski. To są gatunki krytycznie zagrożone, bardzo nieliczne, które żyją w bardzo małych, izolowanych populacjach, no i one w związku z tym mają olbrzymią tą homozygotyczność. I proszę Państwa, trzeci słupek niebieski to są neandertalczycy z jaskini Czagierskiej. I jak Państwo widzicie, ta homozygotyczność jest również wysoka. Nie aż tak jak u goryli, no ale bliżej im do goryli niż do różnych współczesnych populacji ludzkich. Co to znaczy?
To znaczy, że to była po prostu populacja bardzo nieliczna. Znaczy, że to była populacja, która żyła w izolacji, nie miała kontaktu z całą resztą swojego gatunku. Tak? I to nam trochę wyjaśnia tą olbrzymią lukę geograficzną, którą mamy między Europą, intensywnie zasiedloną przez Neandertalczyków w Pleistocenie, a Altajem, gdzie mamy tych stanowisk niewiele. No i jak nam się okazuje, te stanowiska są wszystkie blisko ze sobą związane. Wygląda na to, że to po prostu była grupa neandertalska, która wyemigrowała z Europy Wschodniej, można powiedzieć, gdzieś tam z obszaru dzisiejszej Ukrainy, Kaukazu, na Altaj. Oczywiście nie wiemy, dlaczego oni to zrobili, czy musieli to zrobić ze względu na jakąś zapaść warunków środowiskowych, czy musieli uciekać, czy może to byli jacyś awanturnicy, prawda, którzy poszukiwali przygód i chcieli gdzieś tam iść dalej, czy się po prostu gdzieś zgubili i nie wiedzieli, jak wrócić. No w każdym razie wygląda na to, że to była stosunkowo nieliczna grupa, która dotarła na Altaj i tam przez jakiś czas żyła w zupełnym odosobnieniu, bez kontaktu z tą główną populacją europejską. Loris był w stanie jakby oszacować wielkość tej populacji, tego się nie da zrobić precyzyjnie, ale jakby to jest rząd wielkości około 100 osób. Było około 100 osób ta populacja, czyli naprawdę to była nieduża populacja i stąd właśnie ta bardzo duża homozygotyczność. I być może to też wyjaśnia tą olbrzymią lukę. No, to po prostu tych Neandertalczyków na terenie Kazachstanu nigdy nie było. Po prostu to tylko jedna grupa przeszła, czy może dwie grupy, bo wiemy, że wcześniej tam też byli na Altaju Neandertalczycy, prawda, w tym okresie około 100 tysięcy lat temu. Ci, którzy się krzyżowali z tymi Denisowianczykami, którzy zniknęli. I ci późniejsi Neandertalczycy z Czegielskiej nie mają z nimi genetycznie nic wspólnego. To jest zupełnie nowa fala migracyjna, która tam dotarła. I również znikła w końcu. Tak? I jeszcze jedna rzecz, którą można było stwierdzić, to zróżnicowanie genomowe kobiet i mężczyzn. Ponieważ mieliśmy badane DNA mitochondrialne, które się dziedziczy od matki, które mówi o jakby zróżnicowaniu kobiet w populacji, i DNA chromosomu Y, które się dziedziczy po ojcu. Teraz można je sobie porównać. W populacjach, w których jest tyle samo kobiet, co mężczyzn, to zróżnicowanie będzie podobne. I proszę Państwa, tutaj te słupki, słupek lewy to jest zróżnicowanie tego mitochondrialnego, czyli kobiecego, i słupek prawy męskiego genomu w populacji. I te pierwsze właśnie tutaj dwa słupki to jest jaskinia czegierska. Ja? No i Państwo widzicie, że tu jest olbrzymia dysproporcja, to znaczy wygląda na to, że kobiet było około 10 razy więcej w tej populacji niż mężczyzn. Zazwyczaj tak jest w populacjach archaicznych, że kobiet jest trochę więcej. Na przykład Państwo widzicie populację, prawda, z Sungiru, gdzie tych kobiet jest więcej niż mężczyzn, czy z Baczokiro, gdzie też jest ich więcej, ale to nigdy nie jest taka dysproporcja, żeby to było 10 do 1. No? I jeśli weźmiemy pod uwagę, że cała ta grupa była nieliczna, że to było kilkadziesiąt, może 100 osób, to się okazuje, że tych mężczyzn tam naprawdę było bardzo niewiele, więc w zasadzie to była grupa, można powiedzieć, na skraju zagłady, która tam była w stanie przez jakiś czas egzystować, ale w końcu wymarła. I w końcu ci Neandertalczycy po prostu z Altaju wymarli. I zresztą niedługo potem zostali zastąpieni przez naszych przodków, przez człowieka anatomicznie współczesnego, no ale to już jest historia na inny referat. Proszę Państwa, dziękuję bardzo Państwu za uwagę, za udział w seminarium. Ja chciałbym podziękować w szczególności kilku osobom, przede wszystkim Jackowi za organizację tego spolo-webinarium, no i za zaproszenie mnie z referatem. Jacku, dzięki, dziękuję bardzo. Oczywiście kieruję podziękowania do Narodowego Centrum Nauki za finansowanie. No i do Ksenii Kołobowej. Tutaj bardzo wielu osobom się należały podziękowania, no ale skoncentruję się na Ksenii, która kieruje badaniami w jaskini, która mnie tam zaprosiła, no i z którą teraz moją przyjaciółką, z którą się współpraca bardzo dobrze układa. Dziękuję Państwu za uwagę. No i gdybyście Państwo mieli jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję za świetny wykład, wprowadzający nas, na początku wprowadzający, a później w szczegółach opowiadających o bardzo ciekawych rzeczach, które można znaleźć w osadzie. Także bardzo dziękuję. Pojawiły się już jakieś pierwsze pytania, więc może od razu do nich przejdę. One się pojawiły jeszcze w zasadzie w tej części wstępnej, kiedy mówiłeś o tych hybrydach. I tak Przemek pyta, na ile na podstawie Deni, czyli tej hybrydy, możemy twierdzić, że Neandertalczycy i Denisowianie zakładali rodziny. Czy hybrydy nie są aby wynikiem gwałtów międzygatunkowych? Tak. No to jest bardzo dobre pytanie, na które niestety wciąż nie mamy odpowiedzi.
My nie wiemy, czy to chodziło o rodzinę, o jakieś bliższe i trwalsze stosunki, czy, no, że tak powiem, no, chodziło tylko o seks, prawda? Czy to było tylko chwilowe. Zresztą wiemy, że Neandertalczycy krzyżowali się nie tylko z Denisowianczykami, również z naszymi przodkami, z ludźmi anatomicznie współczesnymi. No, dlaczego tak było? No, oczywiście jak popatrzymy na te rekonstrukcje na Neandertalczyków, jak oni wyglądają, no to już każdy sobie sam musi odpowiedzieć, czy oni byli atrakcyjnymi partnerami, czy nie. Ale wiemy, że to się działo. Natomiast w jaskini Denisowej, no, niestety ta hybryda, zresztą jak i inne szczątki ludzkie, to są bardzo pofragmentowane kości i po prostu nie mamy dla nich dobrego kontekstu. Prawda? My po prostu mamy jeden mały fragmencik i jesteśmy w stanie tylko za pomocą, no, właśnie badań genetycznych powiedzieć, że dochodziło do takiego krzyżowania i że dochodziło do niego wielokrotnie, ale niestety na razie nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic więcej na ten temat, na ile to były trwałe związki, a na ile tylko jakieś przygodne sytuacje. Tutaj też jakby jest pytanie, trochę kontynuując ten wątek również od Przemka, czy są jakieś dowody, które wskazują na to, że te dwa gatunki żyły w tym samym, czy zamieszkiwały tą samą, tą jaskinię, ale rozumiem, że to... Tak, no to jest znowu ta sama sprawa. I oczywiście widzimy poziomy, czy warstwy w jaskini Denisowej, w której mamy DNA obu tych gatunków. No i, no jak również sama hybryda też o tym świadczy, prawda, że oni, no, musieli się chociaż na chwilę musieli się spotkać, prawda? Ale wiemy, że w jednej warstwie mamy to DNA, więc oni tam, no, bywali przynajmniej w tym samym regionie, prawda? Przynajmniej w tym samym regionie tam egzystowali. Dla tych Neandertalczyków, nawet tych wczesnych, tej wczesnej fazy, ten Altaj to również rzeczywiście było, no, były takie peryferia. I jak się wydaje, że dla ludzi z Denisowej, o których mało wiemy, ale stopniowo coraz więcej, bo są nowe odkrycia, to również były peryferia. Człowiek z Denisowej przede wszystkim zamieszkiwał południowo-wschodnią część Azji, a obszary Indochin. Tam mamy najwięcej znalezisk, więc się wydaje, że właśnie związane z tamtymi rejonami, a natomiast ta Altaj, no to też były jakieś peryferia, gdzie oni tam pewnie tylko docierali w jakichś najbardziej sprzyjających okresach klimatycznych. Ale niestety, no, nie mamy więcej danych na temat tego, jak wyglądały interakcje między nimi. I właściwie jaskinia Denisowa to jest jak na razie jedyne w ogóle na świecie stanowisko, gdzie mamy znaleziska neandertalskie i denisowiańskie w jednym miejscu. Dziękuję bardzo. Czekamy jeszcze na jakieś pytania. Chwilkę, a czy jeszcze wciągnąć trochę ten wątek hybryd, czy myślisz, że to były płodne, czy to było płodne potomstwo, bo mówiłeś tam w pewnym momencie, że jakiś tam ojciec miał coś tam, krzyżówkę, więc można podejrzewać, że... Tak, więc to jest dobry dowód na to, że właśnie, no, że oni byli płodni, no? I oczywiście nie wiemy o samej tej Deny, nie wiemy, czy ona była płodna, czy nie, ale generalnie wiemy, że że to krzyżowanie między tymi dwoma gatunkami, no to było jakby trwałe w tym sensie, prawda, że oni się mogli dalej rozmnażać. No i co więcej, my DNA, dużo DNA neandertalskiego my mamy w swoim genomie, prawda? Zwłaszcza Europejczycy. U Afrykanów to jest inaczej, właściwie Afrykanie prawie wcale nie mają domieszki neandertalskiej, my się nigdy z nimi nie spotkali, natomiast ta część naszego gatunku, która wyszła poza Afrykę, która spotkała na swojej jakby drodze, swojej migracji przez świat Neandertalczyków, no, krzyżowała się z nimi, no i to, no, w sposób taki, że te krzyżówki musiały być płodne, bo my mamy w sobie sporą część genomu neandertalskiego, prawda? Więc właściwie można powiedzieć, że Neandertalczycy tak nie do końca wymarli, że oni znikli jako taka forma anatomiczna, ale, prawda, w pewnym sensie ich potomstwo cały czas żyje w nas. A z kolei ludzie zamieszkujący właśnie południowo-wschodnią Azję, a w szczególności Oceanie, mają dużą domieszkę DNA denisowiańskiego. Więc tutaj widać, że właśnie te krzyżówki z kolei między naszym gatunkiem a Denisowianczykami też były płodne i po prostu jakby nasz gatunek, czy pewna część naszego gatunku kontynuuje przez cały czas, prawda, tego,
ten genom człowieka z Denisowej. Oni po prostu jakby żyją w nas i zresztą jakby mają pewien wkład taki bym powiedział, no, istotny ewolucyjnie. Dlatego, że na przykład wiemy z badań genetycznych, że człowiek z Denisowej miał geny ważne do życia na dużych wysokościach. Znaczy związane właśnie z metabolizmem, z lepszym przyswajaniem tlenu. I geny człowieka z Denisowej mają ludzie, którzy dzisiaj żyją w Tybecie. To jest ten sam gen, który się wydaje, został odziedziczony po człowieku z Denisowej i który po prostu umożliwił kolonizację tych wysoko położonych obszarów. No więc my im sporo zawdzięczamy. To nie jest tylko tak, że ich wchłonęliśmy, ale w pewnym sensie, można powiedzieć, że w pewnym sensie jesteśmy nimi. Dziękuję bardzo. I tutaj ciągnąc wątek neandertalski, Przemek pyta, co prawda przenosi się do Francji, ale to też przy okazji może były jakieś znaleziska podobne na Altaju. Pyta o domniemaną aktywność religijną neandertalczyków w jaskini, gdzie we francuskiej jaskini znaleziono owalne konstrukcje z łamanych stalagmitów, które to były podpalane i które w których to kręgach były znajdowane kości. Czy ewentualnie możesz się odnieść do tego znaleziska z Francji i ewentualnie czy jakieś ślady takiej religijności znaleźliście na Altaju? Niestety nie. To jest oczywiście bardzo ciekawa sprawa i no, wciąż kontrowersyjna, jak wyglądało życie duchowe neandertalczyka. Niestety żadnych takich rzeczy nie mamy, co można jakby w pewnym sensie położyć na karb tego stanu zachowania. Ta warstwa 6C2 to jest ten oryginalny osad neandertalski, który nam się zachował w jaskini i który ma niedużą miąższość. To rzadko kiedy jest więcej jak 15 cm. W niektórych miejscach tej warstwy nie widzimy w ogóle. Co jest związane z tym, że ona była niszczona tymi procesami erozyjnymi. I z tym się też wiąże to, że my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w jaki sposób w ogóle te szczątki neandertalskie zostały tam zdeponowane. Prawda? Czy to były pochówki, czy groby, czy też to były po prostu zwłoki rzucone na powierzchni, czy też to byli ludzie, którzy tam po prostu zmarli na miejscu. No, nie wiemy, dlatego że nie mamy tych pierwotnych układów anatomicznych, bo to wszystko zostało mocno zniszczone. Większość tych kości mamy w tych warstwach leżących wyżej, do których one zostały wtórnie przemieszczone procesami koluwialnymi, a więc już nie są w tym pierwotnym położeniu. I w związku z tym nie jesteśmy w stanie odtwarzać takich rzeczy jak pierwotny układ, pierwotna struktura na stanowisku. To wszystko zostało w bardzo dużej mierze zniszczone. No, miejscami tylko nie zachowało, tam gdzie to ognisko na przykład mamy, to tam jest to po prostu fragmenty zachowane tej warstwy 6C2, gdzie ona jakby szczęśliwie się zachowała. Natomiast duża większość, zdecydowana większość zespołu to jest zespół na wtórnym złożu, redeponowany tymi procesami koluwialnymi i w związku z tym nie jesteśmy w stanie wykryć właśnie takich obiektów, układów, które mogłyby sugerować jakieś takie intencjonalne działanie o podłożu duchowym. Z jaskini okładnikowej, która była w latach 80. przebadana archeologicznie, niestety nie ma żadnych takich informacji. Z kolei jaskinia Denisowa jest wciąż kopana, wciąż trwają prace wykopaliskowe. Niestety jest tam bardzo dużo też zaburzeń postdepozycyjnych w postaci perturbacji, które są tam bardzo, bardzo intensywnie rozwinięte, więc też jest to dość mocno zaburzona ta stratygrafia i ten układ pierwotny. I przede wszystkim te zespoły archeologiczne z Denisowej nie są jeszcze dobrze opracowane, nie były opublikowane do tej pory, więc nie bardzo wiemy, co tam się dzieje. No, są ludzie, którzy nad tym pracują, ale tam jest po prostu masa zabytków, masa materiału, przez który trzeba przebrnąć. Więc myślę, że to pewnie będzie trwało jeszcze przez długi czas opracowywanie tego materiału. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze nie pojawiają się żadne pytania, chyba że jeszcze coś się pojawi w tym momencie. Bardzo dziękuję za świetny wykład, za odpowiedzi i cóż, życzę dalszych tutaj Przemek, dziękuję również za odpowiedzi. Także dziękuję i życzę dalszych sukcesów
i tak owocnej współpracy międzynarodowej, bo tam te składy autorskie były imponujące i duże, ale też no, jakby widać, że to w tym kierunku powinno iść, skoro tak samo znaleźliście. Tak, ja również dziękuję. No, oczywiście tak. Jednym podejściem, także no super. Tak, no mamy właśnie skład bardzo wielonarodowy, no bo oczywiście no, są Rosjanie, ze względu na to, że to na ich terytorium się dzieje, no i Ksenia, która tym wszystkim zarządza. Jest w zespole Wiktor Czabaj, który jest Ukraińcem. No, Bert Roberts, którego tutaj kilka razy przebywałem z Australii, prawda? Bence Viola z Kanady, Malwina Bauman z Francji, no jestem ja i jeszcze wiele innych osób. No i myślę, że to tak musi wyglądać po prostu. No, potrzebne są badania interdyscyplinarne i potrzebne jest to, żebyśmy byli otwarci na specjalistów, nawet jeśli specjaliści czasem są związani z jakimś bardzo daleką instytucją, w bardzo dalekim kraju. No ale to w dzisiejszych czasach mobilność jest, nie jest trudna i myślę, że powinniśmy działać w ten sposób. No i również moje oczywiście podziękowania kieruję do całego tego zespołu, no bo bez nich to nie byłoby możliwe. To bardzo duża liczba osób, naukowców, również doktorantów, również różnych ludzi, którzy pomagają przy tym, techników, kierowców, bez których to wszystko by się nie udało. No dziękuję im wszystkim, no tak, tylko dzięki temu te badania miały szansę się wydarzyć. Super. Dziękuję bardzo Tobie, dziękuję Państwu, że nas ponownie oglądaliście i cóż, życzę udanych wakacji i z kolejnym spelewebinarium wracamy po przerwie wakacyjnej, najpewniej w październiku. Dziękuję bardzo i do widzenia. Dziękuję Jacku, dziękuję Państwu, do widzenia.